Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Daj suba, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym opowiem o nowym klubie Macieja Dąbrowskiego. Zapraszam! Paweł Chapal został nowym szkoleniowcem Sparty Praga. Od połowy zeszłego roku za wyniki czeskiego klubu odpowiadał Andrea Stramaccioni. Zatrudnienie dość znanego na arenie międzynarodowej trenera poszło w parze z głośnymi transferami. Latem Sparta wydała blisko 10 milionów euro, a zimą 6. Niestety wyniki odnoszone przez praski zespół są zdecydowanie poniżej oczekiwań działaczy. Zajmują dopiero 5. miejsce w tabeli czeskiej ekstraklasy i zdecydowali się oni rozstać z Włochem. Jego następcą został Chapal, którego zadaniem będzie poukładanie gry czeskiego zespołu. 48-latek związał się z rodzinnym klubem umową do 30 czerwca 2020 roku. Czech, który w trakcie kariery zawodniczej reprezentował barwy m.in. Bayeru, Tenerife czy właśnie Sparty, ostatnio pracował ze słowacką kadrą U21. W latach 2011-2013 Chapal był odpowiedzialny za wyniki Zagłębia Lubin. Sezony 2011-12 i 12-13 Miedziowi kończyli pod jego wodzą na 9. miejscu w ekstraklasowej tabeli. A jeżeli jesteśmy już przy Zagłębiu Lubin, to klub poinformował o podpisaniu kontraktu z Maciejem Dąbrowskim. Jego umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku, a pozyskanie odbyło się na zasadzie wolnego transferu. 30-letni obrońca kilka dni temu rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Legią Warszawa. Stoper trafił do Legii w sierpniu 2016 roku i w sezonie 2016-2017 został wybrany najlepszym obrońcą ekstraklasy. Wraz z Michałem Pazdanem utworzył wtedy najlepszy duet polskiej ligi. Łącznie w barwach legionistów rozegrał 42 spotkania, notując 4 trafienia oraz 2 asysty. W Zagłębiu Dąbrowski będzie występował z numerem 5 na koszulce. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie też łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Legia postąpiła słusznie, rozwiązując kontrakt z Dąbrowskim. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!